Siemanko, Siemanko, dyszka z tej strony. Pozdrawiam. Dzisiaj mega zestaw startowy. Nie wiem, czy mogę go tak nazwać, ale zestaw startowy top klas, autograf NBA, czyli Basketball. Zobaczymy, co jest tutaj fajnego. Na pewno jest takie coś fajnego jak możliwość trafienia, co jest rzadkością u panini. Prawdziwego autografu i można go zdobyć co powiedzmy 476 saszetek. No, życzę powodzenia. Ciekawostką jest taką, że na polski rynek niby jest dostępne, no bo w Empiku można kupić, ale ceny nie ma podanej i kosztuje 59,99. Minus rabat, wiadomo, 20%, 15% zależy kto co ma w Empiku, No to wtedy wychodzi dużo, dużo taniej. No i co ten zestaw startowy zawiera? Żeby tutaj nie przedłużać, sam, sam po prostu album. Dodatkowo trzy saszetki, oficjalna instrukcja, czyli przewodnik i dwie karty Holo Giants. Mamy też unbeatable, czyli właśnie te kolorki w ramce, niektóre karty bardzo rzadkie. No i można je trafić co 20 saszetek. No dobra, otwieramy, sprawdzamy jak to wszystko wygląda. Troszkę ASMR. -u. Najmocniej, najmocniej, najmocniej przepraszam, ale ASMR też czasami się przydaje. Dobra, już tutaj widzę trzy saszetki. Gdzieś je tu dam. Folia. E, no i tutaj też karta. E, mamy już holo gianta. Proszę bardzo, e, holo giant. Ja ostatnio opowiem styczność z NBA, no to miałem jako bątel, e, czyli jako dziecko, i moją ulubioną drużyną było Chicago Bulls, no i e, na pewno dużo się pozmieniało. E, Kevin Durant, mm, top class, ok, to jest tutaj e, pierwszy holo. Phoenix sans, Ok, karta. No, ok, nie jest, nie jest tragiczna. Mamy tutaj drugiego tam. Za chwileczkę to zrobimy. Top Class autograf, tak to się nazywa. Mamy właśnie tutaj informację. Will you find a Real Autograph? No, nie, jeszcze nie znaleźliśmy. Zobaczymy. Bazowych kart jest 135 super sonic card 27, max power 18 kart, winner 18. Mamy też Grab the Glory Rainbow Master 18 kart. Następnie mamy Synergy 18 kart, New Sensation 12 kart, Masterclass 15 kart, Pure Basketball 1 karta Unbeatable 8 kart. No i tutaj tak taka właśnie to się wszystko składa i 270 kart do zdobycia. Jest oczywiście moje Chicago Bulls e, Debut, debut 1966-67 United Center. Ok, to są dla mnie takie zagadkowe e, informacje, e, Delta Center, ale myślę, że warto może do takiego NBA wrócić, no i zobaczymy. Ok, przewodnik jest za nami, sam album e, oczywiście myślę, że jest nawet spoko. E, przyda się albo do zebrania e, całej kolekcji, jeżeli ktoś będzie chciał, e, no bo to jest chyba pierwszy taki w Europie. Z tego co wiem, no to może akurat by wypadało mieć coś takiego. No i nie mam naklejek. Nie mam naklejek do samego. do samego. a, są naklejki, dobra. My, my, mój błąd. Naklejki są do numerowania stron. Okej, okay. no i album, jak to album. Zawsze może się przydać do e, przechowywania e, albo zbierania innej e, samej kolekcji. Dobra, mamy tutaj drugą kartę e, Holog Giants. I to tutaj, proszę Państwa, mamy... E, słuchajcie, tam był Durant, a to jest Embid. M Embid, tak? Chyba tak, choć do końca nie jestem... Eee, przekonany, Embiid. Embiid, Joel, ok, mm. <laughs> dużo mi to nie mówi, ale dwie karty Hollow Giant są. Dobra, no to cóż, Gianty dajemy tutaj, mamy trzy saszetki, proszę bardzo, tak to wygląda. Zobaczmy sobie na spokojnie opis, eee, 135 kart bazowych. 135 specjalnych kart, 20 Supersonic, to jest wszystko to, co e, czytałem. No i mamy też e, 20, szukaj, co w 20 paczce e, super kart ra, e, rarowych, czyli Rare, autograf Insert, in, e, co 476 saszetek. E, no to kilka boksów by trzeba było, może otworzyć. I może ktoś będzie miał takiego farta, że w Polsce jeszcze e, dostanie tutaj autograf. Wiecie, sam jestem ciekawy, jak te karty wyglądają, ale miałem styczność już e, z poprzednimi kartami top klasy piłkarskimi. No i proszę, jaki rarytas mi tu już wpadł 268 Unbeatable Pierwszy, pierwsza karta. No i tak to wygląda. No i świetnie. No myślę, że tutaj lepszego startu być nie mogło. Numer 268. To jeszcze to jest taki kolor niebieski. Nie wiem, który on jest w kolejności, ale czy to ma jakieś znaczenie, ciężko mi jest tutaj powiedzieć. E, sprawdźmy, co on tu ma z tyłu. Mm, Krótkom tutaj e, Making 400. Ok, coś tam w sezonie miał e, indywidualnie 402. Możecie to przetłumaczyć. No i zobaczmy, co tu są jeszcze za karty. No, ja szukam akurat kart tutaj. E, Anthony Black, kart samych Chicago Bulls może, Rainbow Master proszę, Young, ok Atlanta super karta naprawdę, mamy tutaj damy go tu no i mamy Van Vliet to jest Reverse, numer 5 i to jest karta Winner, ok Karta winner, damy ją tutaj sobie. I ja nie wiem czemu to tak leci właśnie, ale słuchajcie, no patrzcie, jakie trafy to są. Masterclass, wpada tu sobie. Taka karta. Następnie mamy Rudy Gobert. I ostatnia karta będzie też jakaś fajna, chyba coś mi się tak wydaje. Tak, Rudy Gobert, Francuz ogólnie. Center. Te karty naprawdę są bardzo fajne, podobają mi się. Ogólnie chyba te top klasy są dobrze zrobione. No i mamy kartę Rainbow Mastera numer 205. Dwie karty Rainbow Mastera w saszetce plus Unbeatable. No to jest naprawdę dobry zestaw startowy, można powiedzieć. A to dopiero pierwsza saszetka. Nie wiem, jak je otwierać. Bo tu, o kurczę, ale tu się świeci. Ale tu się coś świeci. Jakaś czerwona. Coś na czerwono. Widzieliście tam jakiegoś Junga? No naprawdę świetna karta. To musi być jakaś czerwona. Ok, lecimy sobie na razie tutaj e, i sprawdzamy. Indie. Następnie mamy tutaj Pope. Ok, tutaj jak rzuca. E, tutaj kolejna bazóweczka. No i lecimy ze specjalnymi. To chyba będzie czerwona, może unbeatable. Choć słuchajcie, no ona nie ma tutaj tej obwódki, więc co to takiego jest? Jakiś Jung, Ok Max Power Lopez. Ok, też świetna karta. Następnie mamy Supersonic Oklahoma City Thunder. Ok, bardzo świetnie. No i mamy tutaj Synergy. O, oh, nice. No, i tutaj e, Warriors. Zobaczmy, co to jest. A, tu jest Masterclass, taka czerwona, ale słuchajcie, wyglądało to tak, jakby to była jakaś e, z mega podpisem, e, ale robi naprawdę mega wrażenie taka karta czerwona. E, no, powiem tak, że. <gryw> Świetnie, świetnie, naprawdę robi tutaj. Damy ją na razie tu. No i ostatnia karciocha jeszcze jest tutaj y, zwykłą bazówką. No, bardzo ładnie to się prezentuje. Świetnie. No i lecimy tutaj z ostatnią. I znowu coś tutaj pięknego się świeci. Widzicie to? 254. No dobra, to też będzie coś. Typu, właśnie masterclass albo coś w tym rodzaju. Mamy tu kolejne bazówki Simons, pięknie Max Power, ok. Wow, Synergy, ale to już chyba gdzieś widziałem. Czy to jest to samo? Nie, słuchajcie, wygląd jest podobny, ale to jest całkowicie co innego. W sensie inny zespół. Dobra, mamy kolejnego tutaj zawodnika, i to jest na karcie Winner Middleton. Spoczko, damy sobie go tutaj, i tą ostatnią kartę zaraz zobaczymy, i to tutaj mamy Bal, Lamelo Bal, ok, i ta karta ostatnia to jest New, CSA, New, New Sensation czyli nowa sensacja OK i takie karty jak jest 12 OK czyli tak naprawdę dobre karty trafiliśmy tutaj w tym, w tym rozdaniu można powiedzieć tego z mega zestawu startowego startowego Official Trading Cards Top Class Autographs Autografu oczywiście nie trafiliśmy no bo nie ma co liczyć no i tyle a powiem szczerze, że bardzo fajna seria. Nie wiem, czy nie kupię, może sobie top klasa 2023-2024, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Zastanowię się, dajcie znać, co o tym sądzicie. No i pozdrawiam Was serdecznie do kolejnych materiałów na moim kanale. Łapeczka w górę, subskrypcja. Trzymajcie się, cześć.